O nie, chwila, posprzątana może najpierw z pulpitu, bo chamsko tak trochę. Dobra, więc ja wiem, że mamy teraz zaczętą serię z sali EXE, która idzie w miarę dobrze, ale wróciłem późno z Pyrkonu i muszę ogarnąć jakiś filmik, okej? Więc Luigi Kid przyszedł z pomocą i widzę, że ma wrzucony filmik z gry pod tytułem Sonic ERX, która absolutnie mi nic nie mówi i mam nadzieję, że będzie straszno i się posiusiam. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Czemu to jest tak? Ma. Zapomniałem ściszyć komputera. Dziękuję. W ogóle, podoba mi się, że już... O nie, to jest pełny full screen. Już jest Creepypasta Challenge 4! Okej, okay. Warning. Please don't play this game if you have epilepsy. Ja na szczęście nie mam, ale jeżeli ktoś z was ma, to mamy wiele innych filmików na kanale, do których możecie śmiało pójść. Zapraszam. Więc tak. Mamy do wyboru 4 gry z Sonikiem i co? Bardzo fajny motyw, że trzeba grę wybrać. Podoba mi się już. Nie wiem, jak będzie z wykonaniem, ale sam pomysł jest już na razie... Bardzo mi się podoba. Sam pomysł na razie... Dobra, nie mogę mówić, absolutnie wiem. Mówię, zmęczony jestem, Spyrkon. Okej. Jeżeli też byliście na Pyrkonie, to możecie się pochwalić. Co tam fajnego robiliście? Co to za monitorek? Czemu na nim nic nie ma? Okej, okay, I guess. O, tu jest... Ło, tu jest ta kula z bety Sonika. Mogę ją przepchnąć? Nie, chyba nie. Ło, jak po niej... Zium. Sary łubem. Muzyka się nie zmieniła, jak jestem niezniszczalny, no cóż. Przeżyję. No nie, przerzuciłem mnie do góry. O! Chwila, moment, tam coś jest. Ja tam wskoczę, bo tam jest sekret. Jak tam wskoczyć? Dokładnie. A, jestem dobry, okej. Okay. Panie Creepie, co ty tu robisz? Czemu tak robisz i po co to robisz? Cześć. Okej, okay, dobra. Nie było mnie chwilę i wydaje mi się, że zginąłem, bo 10 minut minęło. Ups. To jest prawdopodobnie bardzo zły pomysł, żebym ja dotykał tego monitorka, ale jestem pełny złych pomysłów. Prawie w to uderzyłem. O! Aha, nic sobie nie mogę zrobić. O, what the fuck? Okej, dobra, rozumiem, idziemy dalej. Aha, rozumiem. Muszę iść dalej, dobra. Czyli to jest takie, że teraz jadę dalej i coś się stanie, tak? Nie, okej. Okay. Jest na razie git. Chociaż coś znalazłem. Sonic has passed. Okej. Okay. Green Hill Zone Act 2. Dobra, na razie to się nic szczerze nie dzieje. O, okej, okay, dobra, wbiegłem w podłogę, jednak się dzieje. Nie! Dzieje się, dużo się dzieje. Nie mogę tu żadnego... żadnych pierścieni tu nie będzie. Bo jest, się czuję bardzo niepewnie z tym faktem. A nie, nie, dobra, żyję, żyję. Żyj, Soniku, proszę. O, proszę, jak jestem zestresowany teraz. Czy chciałeś na mnie zrzucić tą kulę? Hamie? Nie. Żyję, o kurde. Dobra, zestresowany jestem. Dobra, ez. Dobra, czy coś się... Okej, okay, chyba się zacznie. Dobra, tu już jest powalone. Tu jest posrane. Mogę dostać... Okej, okay, dostałem pierścienie, dobra. Przynajmniej teraz się nie będę aż tak bał, bo bardziej się boję tego, że będę musiał to powtarzać, niż tego, że będę miał jakiś jumpscare pewnie za 2 sekundy.
Ała, nie, daj pierwszy. Dobra, mam pierwszy. Illegal instruction, okej. To jest taki mocny błąd, że nawet mi zmieniło aspect ratio i teraz mam czarne paski po bokach. To jest tak silny glitch. System halted, error in ROM. Okej, czyli wywaliło grę w skrócie. Use the cursor. Okej, Sonic utopiony. A, bo Labyrinth Zone, no tak. O, wow, ej, ta muzyka brzmi okropnie. Ściszę sobie jeszcze trochę, bo to aż jest niepokojące. Ja nie wiem, ja bardzo jestem taki podatny właśnie na takie zniekształcone dźwięki. Wiecie, tym bardziej, że to jest Labyrinth Zone, to jest piosenka, którą słyszałem wiele, wiele razy. I teraz nagle brzmi tak i to jest taki z tyłu głowy, że... O, ojej, ojoj. Na razie się nic nie dzieje, po prostu idę przez ten prawie że pusty korytarz. I się wspinam. Bawimy się w Getting Over It ponownie, bo nie wiem, skończył się... O, żartujecie sobie, to nie? Dawaj, dawaj bańkę. Nie będę tego powtarzał. Dawaj bańkę. O mój Boże. Perfekcyjny timing. Wracaj po bańkę. Mam, dobra. Okej, cutscenka. I co się stanie takiego w tym Fangame Sonic X-e? Aha, czyli on się utopił. Mam to rozumieć w ten sposób? Aha, czyli... Czyli chodzi o to, że w Sonica wstąpił jakby coś w stylu Sonica X-e, tylko że zamiast pozabijać wszystkich dookoła, to po prostu... Sprawił, że Sonic utonął. Ała moje o... Ała... Okej. Ten żart z... Znaczy ten żart? Ten tekst z epilepsją nie był na nic. Legal instruction. Okej, no press start to reload the game. Czyli teraz coś będzie nowego, czy tak? Sonic the Hedgehog 2. Okej. Czyli chyba nazywa Tails Demo, jeżeli dobrze pamiętam, więc... Zgaduję, że... Okej. Ten fangame może nie jest najlepszy, w jaki grałem, ale naprawdę robi robotę. O czym ja mówiłem? Nie pamiętam, o czym mówiłem. Co za różowe kropki, nie wiem. Znaczy kwadraty, kropki. I też są takie, nie wiem. Popsute to wszystko, chcę zwrot pieniędzy. Ta gra jest... to, co teraz gram, to jest to, co by Sega wydała i żądała 250 zł. Znalazłem sekret. Może. Nie znalazłem sekretu. Bardzo kocham Segę, bo wydają moje jedne z ulubionych serii ever. No Sonic, Persona i tak dalej, to... Nie mogę ich bronić w nieskończoność, przepraszam. Dobra, drugi poziom Emerald Kill Zone. Myślę, że nawet przejścia między poziomami są odpowiednie do Sonica 2. Więc widać, że chociaż pod tym polem jest bardzo duże... jak ja to chciałem powiedzieć? Postaranie ze strony dewelopera, więc brawo. Brawo, jak ja to powiedziałem? Brawo, chciałem powiedzieć. Brawo. W ogóle ten poziom jest tak pusty. Tu, w sensie, ja, to chyba o to chodziło, ale tu nawet przeciwników nie ma. Dlatego to jest po prostu Emerald Hill Zone akt drugi, no tak jak było napisane. B? Może B kliknę? Nie. B? Nie. A strzałkę w lewo i B? Nie działa. Lecimy. Okej. Sonic! Hej! Chodź tu! Czemu jestem... He? Czemu jestem na... Chemical Plant Zone nagle? Okej, dajcie mi pierścienie, przydadzą się. Tutaj kółeczko. I lecimy. O, no już nie lecimy. No co? Nie mogę tego... Aha, chamsko. Dobra, więc na razie po prostu przechodzę puste Chemical Plant Zone i... O! Aż strzałki muszę... Fajnie, że jest pokazane, że mam tam iść, bo bym się... zdenerwował. Nie chciałem wcale użyć mocniejszego słowa, nie.
Ja jestem Family Friendly YouTuberem przecież. Okej, ja nie, chyba nie tu miałem iść. O, cześć Sonic. No i co te, co tej tar... Okej. Lunch Escape Act. Ło, spalone wszystko, what the fuck. Okej, czyli... O, nie, 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 okej, tam i tak rampa była, więc przeżyłby. A i tak, wolę nie kombinować, po prostu ucieknij rzeczywiście, Tails. To by było bardzo miłe. Chociaż prawdopodobnie to się nie stanie. To zawsze warto próbować. Okej, tu nic nie ma. Co ja mam tu? Nie tu miałem wejść? Mam jeszcze do góry. Okej, chyba jeszcze do góry. Poziom bardzo dziwnie wygląda. Nie mam właściwie pojęcia, gdzie ja mam w ogóle iść. Legenda głosi, że kiedyś znajdę drogę wyjścia. O, chwila, tu może tutaj? Nie, jeszcze nie tu. Musimy być cierpliwi, musimy dotrzeć do drogi wyjścia. Okej, miło. Okej, zgasa ekran. Co teraz? Okej, co? Nie wiem, po co ten ekran się wyłączał, ale się wyłączał. No i gdzie ja tak właściwie? Lecę? Bo ja tu już at this point... Okej, steleportował się. Okej. To było na pewno coś. No wiecie, przynajmniej Tails nie cierpiał długo. To nawet dźwięku nie miało żadnego. To było... Jeszcze tu jest literówka, jest thanks for playing. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Na pewno, jeżeli autor będzie dalej szedł w tą grę i będą kolejne update'y, to może być naprawdę fajne. Więc do zobaczenia w przyszłych odcinkach i niedługo wracamy do sali EXE. Cześć.